Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Bardzo proszę o brawa i doping. Nasi bohaterzy wychodzą już na spotkanie. Także przywitajmy im, aby im grało się miło i przyjemnie. Pokażmy się, że tu jesteśmy i ich dopingujemy. Zaczynamy. Thank you.
Brawo, brawo, brawo.
Informacja z meczu równoległego. Chorągiew Zdrój prowadzi z Kańczugą już w stosunku bramek 2-0. Leśna Chata ciągle czeka na bramki. Teraz mi podpowiedział, że przy wyniku 8-0 wszystko gratis. Faworytem do awansu do czwartej ligi. Jednak runda rewanżowa stała się znacznie trudniejsza niż mogło się to wydawać działaczom z Lubaczowa. Na trzej kolejki przed zakończeniem rozgrywek budowlani z Szuska przegonili Lubaczowia, a Przewodzki Orzeł tracił zaledwie punkt do obu ekip, które walczyły. Zapraszamy serdecznie pana Grzegorza. Oczywiście Grzegorz Bawan. Jeszcze raz wielkie brawa dla pana prezesa, dla pana Grzegorza, dla działaczy Pogoni, że pamiętają o swoich przyjaciołach, partnerach, sponsorach i potrafią ich tak w sposób delikatny, skromny, lecz bardzo wyniosły uhonorować. Thank you.
Damian Wysocki. Wiem, że mam obejrzał rzędy karteny, a teraz będziemy szanować uważnie i spokojniej. Jeszcze o większy doping. Zgodnie z obietnicą w bufecie tanio i obficie, złotówka taniej. Wielkie brawa! Dla wszystkich przyjaciół, sympatyków naszego klubu oraz oczywiście dla was wszystkich kibiców. Wielkie brawa!
Dzień dobry, Robert Maszczyński, prezes klubu MKS HML Pogoń Sokół Lubaczów. Tak. Dzisiaj wyjątkowy dzień w Pogoni Lubaczów, tak można to nazwać. Ostatnie sekundy zadecydowały o tym, co się tu wydarzyło i przed tym wielkim rautem. No, jakie uczucie dzisiaj panu towarzyszy i czy takie były oczekiwania? No, oczekiwania jak najbardziej były takie, żeby dzisiaj przypieczętować awans do czwartej ligi. Dość długo oczekiwany, ponieważ klub od istnienia, czyli od 2001 roku pod nazwą Pogoń Sokół Lubaczów nigdy nie grał w czwartej lidze. Ta sztuka udała się dzisiaj. Bardzo się z tego cieszę, że na 5 kolejek przed końcem sezonu udało nam się przypieczętować ten awans. Jakie uczucia? No, jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ do ostatniej minuty ważyły się losy dzisiejszego meczu i ostatnia akcja w meczu zadecydowała, że będziemy grali w przyszłym roku w sezonie 2023-2024 w czwartej lidze podkarpackiej. Trudno jest cokolwiek więcej powiedzieć, bo emocje jeszcze trzymają, że tak powiem, po świętowaniu, więc bardzo dziękuję z tego miejsca sponsorowi głównemu, czyli HML Dachy Płaskie. Dziękuję też gminie miejskiej miasto Lubaczów za wsparcie, które do tej pory otrzymujemy. No cóż, jestem dumny z tego awansu. Cieszę się, że stało to się właśnie za kadencji tego zarządu, w której to ja jestem prezesem klubu. Rola prezesa jest trudna w przypadku takiej drużyny? Rola prezesa, że tak powiem, od klasy okręgowej już zwyż jest dość pracowita, czyli musimy poświęcać jako zarząd dużo czasu, żeby te wszystkie rzeczy, które dookoła się dzieją, zorganizować, więc naprawdę tutaj podziękowania dla mojej żony, która wytrzymuje ze mną, bo jest to naprawdę ciężki okres, nie mam po 12-13 godzin w domu, więc jak najbardziej rola prezesa w tym momencie jest bardzo trudna. Jakie zadania przed klubem Pogoni? Nie chciałbym wybiegać w przyszłość. Tutaj taki damy znak zapytania, szykujemy niespodziankę. Na pewno będziemy chcieli się utrzymać w tej czwartej lidze, a może coś więcej. Dziękuję bardzo. Waleriusz Sokolenko, trener Pogoń Sokół Lubaczów. Dzisiaj wielki dzień dla Pogoni Lubaczów, tak przynajmniej się takie odczucia są, prawda? Bo patrząc na to, co się działo na boisku i na trybunach po zakończeniu meczu, no to na pewno jakieś wielkie święto. Jak się dochodzi do takich sukcesów? No, przechodząc tutaj do Pogoni 2,5 lata temu, no to mogłem sobie myśleć różne rzeczy, ale że będziemy walczyć tak mocno o awans i zrobimy ten awans 5 kolejek przed końcem, to raczej nie zakładaliśmy tego, ale wierzyliśmy w to, że drużyna będzie się rozwijać, klub będzie się rozwijać i każdy zawodnik będzie się rozwijał. I właśnie tak się stało. Później dziękując sponsorom, dziękując prezesowi klubu, którzy nam pomogli rozwinąć klub, ściągnąć wartościowych zawodników do tych zawodników, których mieliśmy. No i doszliśmy do takiego sukcesu. Czy po dzisiejszym meczu to tak osiadacie na laurach, czy ciężka praca przed wami? I dlaczego ta ciężka praca? Powiedziałem chłopakom, że dopiero 25 kolejek za nami, a jeszcze mamy 5 kolejek przed nami i my musimy udowodnić i pokazać, że ten sukces nam się należy, że ten awans nam się należy, że zasłużyliśmy na ten awans i musimy do końca trzymać ten nasz poziom naszej gry, naszych wyników, żeby nikt nie miał cienia wątpliwości, że właśnie Pogoń Sokół Lubaczów awansował do czwartej ligi. Czy trudna jest praca trenera? Jak wygląda? Czy to tylko ten trening, czy jeszcze też po prostu jakieś personalne spotkania, rozmowy z zawodnikami? Jak to wygląda? Praca trenera na pewno jest ciężka, zwłaszcza w takiej sytuacji, jak masz szeroką kadrę, 22 osoby, gdzie w meczu zawsze można wystawić 11 plus tych zawodników rezerwowych. Ktoś może być niezadowolony, ktoś może być obrażony, ale każdy, jak widzi, że jest praca na treningu, jak widzi, że jest ta praca przynosi efekty, no to
jeszcze stara się dwa razy więcej dać siebie, żeby wyjść na boisko i zagrać przynajmniej od pierwszej minuty lub te minuty, które dostanie. Czyli po dzisiejszym sukcesie ta chęć walki, ta chęć trenowania jeszcze będzie parokrotnie wzmożona, tak? Wydaje mi się, że chłopaki uwierzą, że można osiągnąć cel tylko dziękując treningom i zaangażowaniu na tych treningach. Dziękuję panu bardzo. Miło mi było.